Dobry wieczór, witam. Przede wszystkim cieszymy się ogromnie, żeśmy wygrali to spotkanie, które było bardzo, bardzo ciężkie, nawet przy liczebnej przewadze. To widać było, że zespół chce dowieść ten wynik 1-0, który żeśmy mieli do końca. Gdzieś tam próbowaliśmy grać z kontrataku, ale chciałem powiedzieć, że wiem, co czuje Śląsk Wrocław po niewykorzystaniu tyle sytuacji, bo my w takiej sytuacji byliśmy w meczach ekstraklasowych praktycznie w każdej kolejce i notorycznie żeśmy takie sytuacje, jak dzisiaj miał Śląsk, marnowaliśmy. Dzisiaj te szczęście gdzieś tam było po naszej stronie i mam nadzieję, że ta karta się gdzieś tam odwróci i zaczniemy też punktować w lidze. Także tak jak powiedziałem, cieszymy się z przejścia do następnej rundy. Kawał serducha chłopcy zostawili na boisku i gdzieś to szczęście było przy nas. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Dodam, że na sali jest mikrofon. Proszę, Kamil Warzocha. Dobry wieczór panie trenerze. Po pierwsze gratuluję, a po drugie chciałem zapytać, czy to może być dla Termaliki w sumie taki moment przełomowy i czy też można się spodziewać, że taką twarz, którą zobaczyliśmy dzisiaj tego zespołu, czyli bardziej może pragmatycznego, który ma pierwszy raz tak małe posiadanie piłki, odkąd gra w Ekstraklasie. Czy właśnie taki obraz gry z waszej strony możemy zobaczyć częściej? No bo on się dzisiaj okazał, okej, szczęście było dzisiaj ważne, ale okazał się ten styl gry dzisiaj skuteczny. No tak, pan wspomniał tutaj, też żeśmy analizowali swoją grę i staramy się rozwijać i wyciągać wnioski. Tak żeśmy ustawili taktykę właśnie pod te spotkanie, że to posiadanie piłki nie miało tutaj znaczenia, liczył się po prostu wynik, ale no z drugiej strony mieliśmy furę szczęścia też w tych sytuacjach, to trzeba sobie jasno powiedzieć i przeanalizować to, jak do czego to dochodziło, bo Dziłek też na pewno tutaj wybronił parę sytuacji. Oczywiście mogliśmy gdzieś podwyższyć, ale to zawsze w meczach pucharowych jest tak, że nie zawsze faworyt wygrywa, dzisiaj na pewno Śląsk był faworytem, a my się cieszymy, że te zwycięstwo, miejmy nadzieję, te przełomowe, dające nam na pewno wiarę w to, co robimy, bo chłopcy i cały sztab tutaj pracujemy na to, żeby też osiągać korzystne wyniki i dla klubu i dla nas samych, bo to zawsze pomaga w pracy, w atmosferze i w dalszym rozwoju. Także no, tak jak pan powiedział, ta gra może nie była najlepsza, ale wynik zadowalający. Proszę, Filip Macuda. Dobry wieczór panie trenerze, gratuluję wyniku i awansu do kolejnej rundy. Wspomniał pan o Łukaszu Budziłku, który dzisiaj rzeczywiście wybronił wam, można powiedzieć, ten mecz. Czy rzeczywiście tym występem dał też panu troszkę do myślenia, jeżeli chodzi o grę w Ekstraklasie, bo wiemy, że do tej pory występował między słupkami Tomasz Loska. Dziękuję. Tak, na pewno Łukasz tutaj zagrał bardzo dobre spotkanie. Powiem szczerze, że myślałem o tym, kiedy nasz bramkarz zostanie dziś wytypowany jako zawodnik meczu, bo w meczach ekstraklasowych przez te kolejki, które były to chyba 4 razy po naszych meczach, zawodnicy, czy nie zawodnicy, tylko bramkarze, którzy grali przeciwko nam, byli w jedenastkach kolejki i to też sobie trzeba powiedzieć, ile sytuacji żeśmy stwarzali i cieszymy się, że to nastąpił ten troszkę mały przełom, bo wiadomo, czekamy też na w lidze, żeby to się nam udało. A Łukasz dzisiaj pokazał, że cierpliwie można czekać, otrzymać szansę i jest ból głowy, po prostu nie tylko on dzisiaj pokazał, że w tym zespole może każdy spokojnie pracować i czekać na swoją szansę. Także to jest ważne, że zawodnicy, ci, którzy dzisiaj wystąpili, dali mi powody do tego, żeby rozważyć też w następnych spotkaniach ich obecność w pierwszym składzie. Proszę, Jakub Huberda. Dzień dobry panie trenerze, Jakub Luberda, Śląsk.com. Ja mam pytanie, czy te szybko strzelony gol, to on wynikał z założeń przedmeczowych, czy Termalika miała od początku zaskoczyć Śląsk właśnie tymi pierwszymi agresywnymi minutami, czy raczej wynikło to bardziej z przypadku i nieuwagi wrocławian?
Nie, chcieliśmy właśnie agresywnie wejść w mecz, pierwsze 5-10 minut przede wszystkim szukać piłek, czy też prostopadłych, czy też za linię obrony. Mieli tam wbiegać i Meszanowicz, Gergel, czy też Terpiłowski, takie było założenie i to się nam akurat udało. Także cieszymy się, że przy pierwszej sytuacji nadarzającej się otworzyliśmy wynik spotkania. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja mam takie pytanie, czym była spowodowana absencja Adama Radwańskiego w dzisiejszym meczu? I mam takie wrażenie, że ta druga połowa, tak jak w meczu w Lubinie, znowu była trochę przespana przez pana zawodników. Na ile te wyciągnięte wnioski z tych dwóch meczów przełożą się na to, że być może one sprawią, że ta motywacja w zespole będzie wyższa i w meczu z Górnikiem Zabrze w końcu w lidze Brukbet sięgnie po 3 punkty? Jeśli chodzi o Radwańskiego, takie było założenie na to spotkanie, że nie zagra. Też mamy mecz w niedzielę o 12:30, czeka też nas podróż jeszcze, także tutaj wszystkie czynniki bierzemy pod uwagę, a jest rywalizacja też na tych pozycjach, dlatego mamy Gergela, który nie grał, czy Meszanowicz, który został też sprowadzony i dzisiaj się odblokował, także no, mamy zawodników, którzy rywalizują i z tym nie widzę tutaj problemu, żeby wystawić jednego czy drugiego, zawsze boisko weryfikuje, który będzie grał. Co do dalszej, pani co mówiła jeszcze? Okej. Nie, motywacji u nas jest naprawdę sporo, bardziej chęć i wrócić do punktowania w każdym meczu, to nam brakuje i widać, że ten głód jest u piłkarzy dzisiaj, no naprawdę w szatni zadowolenie, że się udało wygrać, czy też wywalczyło ten, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że zawodnicy zostawili kawał serducha na boisku. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękuję panie trenerze. Za chwilę dziękuję. Druga część konferencji. Przed nami druga część konferencji prasowej z udziałem trenera Śląska Wrocław, pana Jacka Magiery. Dodam, że nie będziemy organizować konferencji przed meczem z Wisłą Płock, a więc ten czas mogą państwo wykorzystać w kontekście niedzielnego spotkania. Oddaję państwu głos. Proszę, Filip Macuda. Dobry wieczór, panie trenerze. Przepraszam, 2 pytania ode mnie dzisiaj. Pierwsze o Jakuba Iskrę. Często mówi pan o gotowości do gry zawodników. On dzisiaj zagrał w dłuższym wymiarze czasowym. Jak się panu podobał jego występ? Czy to jest zawodnik, który będzie już rozważany w kontekście meczu z Wisłą Płock? A drugie pytanie o Krzysztofa Mączyńskiego. Co się dzieje z tym zawodnikiem? Bo chodzę na mecze Śląska nie od dziś i mam wrażenie, że tak... Nie wiem, czy słabej, ale przeciętnej dyspozycji Krzysztofa no nie widzieliśmy we Wrocławiu dawno, jak w tym sezonie. I chciałbym właśnie, żeby pan się do tego też odniósł. Dziękuję. Odniosę się. Oczywiście po kolei. Jakub Iskra nie oceniamy na gorąco, bezpośrednio po meczu. Zapewne tutaj w większości przypadków będziemy oceniać wszystko pod kątem wyniku, pod kątem tego, że drużyna przegrała ten mecz. Kuba jest z nami od kilku dni. O gotowości zawsze będziemy rozmawiać, natomiast jest to zawodnik, który wchodzi w zespół. Dzisiaj dostał pierwszy raz szansę od pierwszego gwizdka sędziego i grał po raz pierwszy z chłopakami od początku. Będziemy z nim pracować, on cały czas też poznaje to, co się tutaj dzieje w klubie i ma być gotowy na kolejne spotkania. Nie zgodzę się w żadnym wypadku z tym, że Krzysiek Mączyński gra przeciętnie, bo patrząc na mecz z Legią, patrząc na jego statystyki, patrząc na to, co zrobił na boisku, jakie wykonywał zadania nałożone przez sztab i to, co robił w Radomiu, to był najlepszym zawodnikiem Śląska w tych spotkaniach i tutaj ta ocena, nie wiem skąd się bierze, ale jest zupełnie nie mająca pokrycia w tym, co zrobił dla drużyny, w tym, w jaki sposób funkcjonował na boisku i jaka była jego skuteczność działań. Dzisiaj drużyna Śląska stworzyła ponad 23 sytuacje do tego, aby strzelić gola, kontrolowała mecz od pierwszej do 90 minuty, jeżeli chodzi o atak pozycyjny, jeżeli chodzi o dominację. Dawno nie mieliśmy tylu szans stworzonych. To, w jaki sposób dzisiaj piłka nie wpadła do bramki, po strzale Exposito, po strzale Kaje, i bym nawet już nawet nie pamiętam po kogo uderzeniach, dawno tego nie było. Trudno się oczywiście czuje człowiek po takim spotkaniu, gdzie powinien wygrać i mieć awans do kolejnej rundy, a tak odpada
w pierwszej rundzie, czyli w 1/32 finału. Tyle, jeżeli chodzi o to. Proszę, Kamil Warzecha. Dobry wieczór, panie trenerze. Najpierw chciałbym zapytać, czy gdyby miał trener taką możliwość, żeby rozegrać ten mecz jeszcze raz, to czy zmieniłby coś, czy jednak fakt, że mamy tutaj porażkę, no to raczej w cudzysłowie trzeba zawdzięczać brakowi szczęścia. Nie patrzymy na to pod kątem szczęścia, nieszczęścia, bo to jest najprościej tak powiedzieć. Najczęściej się mówi, przegraliśmy, bo graliśmy słabo. Nie, ja nie uważam, że dzisiaj Śląsk Wrocław grał słabo, bo był zespołem zdecydowanie lepszym, to co mówimy. Straciliśmy gola po podaniu między trzech zawodników, jakiego no, jest aż trudno wyobrazić sobie, że taka piłka może przejść między środkowym zawodnikiem, między golą a Lewkotem. Tam otarło się to o perfekcję, jeżeli chodzi o wykonanie ze strony zawodników Termaliki. Pracując tutaj nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby tak piłka w taki sposób przeszła. To co powiedziałem, stwarzaliśmy mnóstwo sytuacji do tego, aby strzelić gola i czy bym jeszcze raz w jakiś sposób inny pokierował tym spotkaniem, desygnowałbym taką samą jedenastkę. Tutaj nie robiłbym w żadnym wypadku żadnych innych roszad. Na pochwałę na pewno zasługuje Łukasz Budziłek, bramkarz Termaliki, który wybronił w nieprawdopodobny sposób 2 czy 3 okazje do tego i on jest bohaterem dzisiaj Termaliki. My czujemy się oczywiście dzisiaj źle, to co mówimy, nawet będąc zespołem grającym w 10, zakładaliśmy wysoki pressing, co się nie zdarza, tak, żeby drużyny grające w 10 atakowały na połowie przeciwnika, bo często stoją, czekają, wyprowadzają kontry i na tym bazują, a my jakbyśmy mogli sobie przeanalizować to, co się wydarzyło, Praszelik w 84 minucie odbiera piłkę w polu karnym zawodnikowi Termaliki, atakując go. Zabrakło później wykończenia dokładnego podania. Także ja nie powiem, że jestem zadowolony po tym meczu, ale to spotkanie, mimo że przegrane, jest takie, w którym było wiele, wiele rzeczy, które można pokazywać, aby dalej się rozwijać. Proszę, Jakub Luberda. Dzień dobry, panie trenerze. Jakub Luberda, Śląsk.com. Ja mam takie pytanie, czy to, żeby skupiać swoje ataki na tych bokach boiska, bo widzieliśmy dzisiaj dużo prób Wiktora Garcia, dużo prób Jakuba Iskry, to było takie założenie na to spotkanie, czy wynikało to z tego, że no tam po prostu w trakcie meczu Termalika broniła się najsłabiej? I też jeszcze drugie pytanie, jak wygląda sytuacja zdrowotna z Wiktorem Garcią tak na szybko po meczu, czy on zszedł w wyniku urazu, czy tam no po prostu była to zmiana taktyczna? Dziękuję. Do każdego meczu szykujemy się. Dzisiaj Termalika w żaden sposób nas nie zaskoczyła, bo wszystkie aspekty, o których mówiliśmy na odprawie, potwierdzenie miały w meczu i tutaj tak to wyglądało. W ostatnich meczach, czy z Legią, czy z Radomiakiem, czy jeszcze wcześniej, budowaliśmy dużo akcji przez środek boiska, chcieliśmy tam piłkę wygrywać. Dzisiaj, patrząc na to, w jaki sposób gra Termalika, gdzie ustawia rąb w środkowej strefie boiska, było bardzo dużo wolnej przestrzeni na bokach i stąd też nasza gra skrzydłami, bo tam było najwięcej miejsca. Zawodnicy Termaliki nie byli agresywni w bocznych sektorach boiska, stąd mogliśmy dośrodkowywać w pole karne, chcieliśmy dogrywać piłkę na dalszy słupek. Były tam miejsca do dogrania piłki, zabrakło precyzji w wielu, wielu miejscach i stąd też piłka nie doleciała do naszego zawodnika, mimo że ku temu takie okazje były. Garcia zszedł ze względu na uraz, podkręcił staw skokowy, dlatego była ta zmiana w tej akcji w polu karnym. Czy to jest groźny uraz, tego nie wiem w tej chwili, bo przy skręceniach zazwyczaj jest tak, że dopiero po kilku godzinach albo będzie wysięg i noga spuchnie, albo po prostu będzie wszystko ok. Myślę, że jutro po przyjściu do klubu będziemy wiedzieli więcej, co z Garcją, czy będzie wyeliminowany z niedzielnego meczu, czy będziemy go mogli brać pod uwagę do podstawowego składu. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękuję trenerze, dziękuję państwu, do widzenia. Dziękuję. Dobranoc.